Już będę płakać. Przy okazji organizowania całego wesela, chorzenia, po tym dostałem taki prezent, wymieniliśmy się prezentami. Ja. To buciki. To buciki na parafacie trzymała. Na przykład teraz nie mogę znaleźć tych balonów. A mam mały szampana? Z kieliszkami i gotowana gazowana na gadkę na twoje zdrowie. Ja młodemu muszę trochę ćwiczyłem, ale nawet tak nosił. A może bój jechać? Gdzie? Najpierw po szklanie będziemy rozmawiać. Na pewno chciałbym, żeby się nie stresowała, ponieważ bardzo się przejmuję tym weselem. Wszystko bardzo emocjonalnie prze. Kocham go za to, że jest dobrym człowiekiem, że wszystko robi dla innych, a dla siebie nie. Ja stresowałam się, że wiesz. Jezu jest najlepszym człowiekiem na świecie, bardzo go kocham. I chciałbym powiedzieć, że ją kocham, co rzadko jej mówię. Ale chcę, żeby o tym wiedziała. Że nie zmieniam zadania. I że chcę z nią spędzić życie. Za rzadko mu to mówię. Chciałabym mu życzyć, żeby się nigdy nie zmieniał. Bo jest najlepszą wersją siebie. Cenię ją za to, jaką jest osobą. Za to, że jest opiekuńcza, jest dobra. Troszczy się, przyjmuje. Codziennie pyta, co u mnie, jak mi jest. Pociesza w różnych momentach. Kocham cię, Karysiek. Jeszcze. Za to ją cenię. Choć rzadko jej to mówię. Teraz mówię przy kamerze. Widać po jednej i po drugim zresztą. Kochajcie na maksa. A proszę mi wyciąć. Numer nie płaczę. Ja, Krzysztof. Ja, Agata. Biorę ciebie, Agato, za żonę. Biorę ciebie, Krzysztof. Za męża. Ślubuję ci. Miłość. Wierność. I uczciwość małżeńską. Oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Trzymaj się razem ze mną. Małżeństwo to sztuka kompromisu. Ogólnie po ślubie zawsze jest gorzej. Kochani, dziękuję wam, że mam takie wspaniałe dzieci. Nie tylko masz, bo ja też. Tak, to była nasza wspólna decyzja. Krzysiek, witam w gronie dorosłych mężczyzn. Blessings and congratulations! Woo! So come and move with my body, let it overload. My heartbeat keeps on repeating, about to explode. Coś miłego mu powiedzieć? Syn? Szyję skorę.